Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem Was zaprosić do kolejnego materiału z Mafia Remake, moi drodzy. I na początku zaznaczam, że jeżeli ten materiał Ci się spodobał, pamiętaj łapce w górze, pamiętaj o skomentowaniu, pamiętaj o ewentualnej subskrypcji i o tej akcji z hashtagiem na w wiadomości, tak, czyli hashtag Mafia, hashtag Lukas Luka. Musimy jakby sprawdzać, czy to działa. Bardzo dziękuję również za poprzednie tutaj zaangażowanie. Także cóż, lecimy dalej. Wszystkiego najlepszego. Spotka się z Salierim na górze. Także to będzie zadanie, jeżeli się nie mylę. Chociaż nie, to nie to. To będzie jeszcze inne zadanie, ale sami zresztą zobaczycie. Upstairs. I'll go straight up. It's war, Thumb. From today we are at war. No właśnie. Ale słusznie zauważył Morello w poprzednim materiale, że wojna trwa w sumie od początku, tylko teraz jest jakby otwarta. I to dosłownie. Zobaczycie dosłownie, jak miasto. Jak miasto, można powiedzieć, zmienia się w plac wojenny. Zresztą zobaczcie na okna, nie? Zabite dechami i tak dalej. Wszędzie pełno broni. Także no jest grubo, moi drodzy. Jest grubo. Teraz już poszło naprawdę po całości i nie ma miejsca na sentymenty. Nie ma miejsca na skrupuły. Teraz trzeba iść na górę, nie? Hey, it's true that Don slipped Carla the bump? Not you? Yeah. Wasn't pretty. Still blood in his veins, huh? Lesson, Carlos. Chwileczkę, tutaj mam telefon. No i dobrze, już jestem. Wybaczcie, akurat nie ma kiedy kto zadzwonić, kiedy nagrywam, nie? No to jest po prostu... Aj, strasznie irytujące, moi drodzy. No ale dobra, nie wnikajmy w to. Finally going after him. Soon. But first we have to soften him up. Morell's got the cops, the politicians, and even some judges in his pocket. We can't afford to bite them all off. So we need to scare them into abandoning Morell's sinking ship. We bump off the right idiot. The rest are going to realize sticking with Morello ain't too good for their health. First in line for the pine box is this asshole, Galati. The counselor's still seeing red over his dead kid, so he's never going to turn on Morello. Christ. That guy's been giving us fits since 32. Let me take care of him, boss. Why do you think you're here? Then he's got it all figured out. The counselor is celebrating his birthday with a big shindig on a steamboat. He's pulling out all the stops. Boobs, broads, fireworks. He's even giving a speech to the press. What kind of security? Just in normal detail, a few guys with Roscoe's. None of the other fellas are gonna do dick to protect that piece of shit. Okay. I'll talk my way into the party, put two in his head. Slow down, Junior. Galati's corrupt, but he ain't stupid. His crew be searching everyone who comes on board, so you can't be caring. So, what? Throw him overboard, see if he can swim. Don't go getting creative on me. You're still going to shoot him, for fuck's sake. When you get on deck, you make for the head. We got a janitor on the take, and he's planted a revolver in the bathroom. And then you just cool your heels. Mingle. Try not to look like a hatchet man until Galati makes his appearance. You wait for that bastard to start his speech, and only then do you put one between his eyes. We want it done in public to get people talking. Sure. But you got a plan for getting back to shore? Sam and Paul are down the docks working on that. You meet up with him there. They'll fill you in on the rest of the details. Okay. The lot is done, boss. You won't have to worry about him after tonight. I don't doubt it, Tommy. Buona fortuna, Tom. Już wiem, moi drodzy, co to za zadanie. Już wiem. To jest statek. A, oj, to nie będzie proste. A przynajmniej nie było proste w oryginale. Zamach na statku. Zresztą nie wiem, czy to od mafii potem Hitman wziął te pomysły, czy to było na odwrót. Jedno jest pewne. Jakby to powiedzieć, będzie opcja jakby przebrania się i wmieszania w tłum. Tak powiedziałem, no to jest chyba wzięte chyba po części. Tutaj Hitman się zainspirował
mafią, ale głowy nie dam. Zaraz, tylko... A tak sobie idę na piechotę, a w sumie wypadałoby raczej pojechać autem, nie? Ale chyba spokojnie mogę wziąć sobie to auto. Jak naj... A, ukradnij. A, przytrzymamy V. No i voilà. Tylko standardowo wyłączę radio. I jedziemy do portu, moi drodzy. Tak powiedziałem, no ta misja będzie związana z, zresztą jak słyszeliście, zabójstwem tutaj polityka, który ciągle ma za złe za to, że jego synek no, został zabity, tak? I z jednej strony trudno się dziwić, jakby nie patrzeć, ojciec ma prawo być no, wściekły za zabójstwo syna, a jednakże warto zaznaczyć, że jego synek wcale święty nie był. I jeżeli pamiętacie, no to w zasadzie, no w zasadzie chciał zgwałcić Sarę, czyli no, na chwilę obecną żonę głównego bohatera. Zresztą nawet gdyby nie była jego żoną, to no raczej nie chciałby, żeby Sara została zgwałcona. Zresztą, jeżeli pamiętacie reakcję Dona na to, że taka banda gnojków sobie biega dookoła jego jakby terytorium tego najbliższego, no to wcale też zadowolony nie był. Oj, nie był. No dobra. Zaparkujemy sobie grzecznie tutaj, elegancko. I idziemy. Znajdź sama. Jest prom, moi drodzy, jest prom. A sam. Gdzie on może być? Na pewno nie przy wejściu. Gdzie może być sam? Nie, taki za bardzo barczysty. Tutaj z kobietą. Chyba, że... A co tu mamy? Roberto Gilotti zaprasza na wspaniałe przyjęcie urodzinowe na pokładzie Lost Haven Queen. Wejście na pokład 15, odsumowanie 16, początek i napoje 16-17, przemówienie i fajerwerki 19, zabawa do późnych godzin nocnych. Kapitan William R. Porter i załoga Lost Haven Queen zabiorą nas na West River, a potem na drugą stronę Central Island ku wyniosłym wzgórzom Beach Hill. Wszyscy będziemy mogli nasycić wzrok widokami wybrzeża St. Paul z czekającymi przy nim barkami z fajerwerkami, które zostaną wystrzelone w kulminacyjnym momencie imprezy. No, właśnie kulminacyjny motyw to jest właśnie słowo klucz. Chyba jest sam. Tak. Sailor back there who works on the steamer. His head hit something heavy. But his dandy white suit's fine. Thanks. I'll go find him. Właśnie o tym mówiłem, o przebraniu się tutaj za marynarza. Raz. Do wszystkich zainteresowanych. Piszę odnośnie organizowanej przeze mnie imprezy na Lost Haven Queen. Poinformowano mnie dzisiaj o potencjalnym zagrożeniu dla mojego bezpieczeństwa. Z tego też powodu zamierzam zabrać na pokład swój własny personel ochrony. Oczekuję również rzeczy następujących. Na pokład będą wpuszczane tylko osoby z biletami. Wasza załoga nie będzie wpuszczana na teren baru. Zamierzam spędzić czas wyłącznie z najbliższymi przyjaciółmi. Cała załoga Lost Haven Queen musi zwracać szczególną uwagę na podejrzane zachowania Roberto Gilotti. Właśnie chodzi o przebranie, moi drodzy. Chodzi o przebranie. O. Morello, Lost Haven. Kolejna karta. A w zasadzie opakowanie po papierosach, jeżeli dobrze pamiętam. A, jest i tutaj. Jest gagatek. Śpiący królewicz. Pytanie, czy śpiący na wieki? Czy jedynie śpiący chwilowo? O matko. No i voilà, jest Tommy wersja marynarz. Wersja marynarz. Aha, dobra. A swoją drogą tak, tutaj był właśnie ten marynarz, nie? No podejrzewam, że to raczej nie jest pierwszy dziennik o pracy.
So remember, play it cool. When you've gone some ways over the water, find the gun. The janitor stashed it in the bathroom. Sure. Then get up on the roof. Wait for Galati's speech and pop him when he's done. A new How do I get away? Polly's borrowed a speedboat. After the speech, there's fireworks. We'll come soon as we've seen them. You better be there on time. Don't worry. It'll go smooth like eggs and coffee. Looking good, Tom. If the outfit don't get messed up, keep it. Suits ya. O matko, wracając do tego, tamten marynarz, no raczej nie pracował, to nie był jego pierwszy dzień, nie? Więc wydaje mi się, że raczej, no, przynajmniej jego znajomi koledzy, no po fachu, tak, na statku Lost Haven Queen, raczej by się zorientowali, że ty, a gdzie jest na przykład, nie wiem, Maciek, gdzie jest Robert, gdzie jest, nie wiem, tam Grzesiek, nie? No nazwijmy go. Nagle pojawił się totalny koleś tylko z czapy, nie? No i można powiedzieć, no dobra, nowy pracownik, jak najbardziej jest to możliwe, ale to tak, wiecie, naciągane mocno. Od razu założył, że jesteśmy nowym pracownikiem. Fart. You think he's gonna pull this off? He sure as shit gonna kill Galati. Getting off that boat? Well, he's gonna need a guardian angel. He don't need no fucking angel. He's got us looking out for him. Nie ma to jak pocieszenie od kolegów, nie? Misja samobójcza. Hey, you almost done? Yeah. Was gonna go clean the bathrooms. Heard some guests complaining. You're volunteering to clean toilets? Whatever. You got a rag there. Check every deck. Swoją drogą, zobaczcie, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Jesteśmy na pełnym, no, bym powiedział morzu, ale to jest raczej West River, czyli rzeka. A jeżeli to jest rzeka, no to naprawdę ogromna. Dobra, pokręcimy się trochę. Co my tu mamy? A, to już było. Okej, to już było. Harmonogram imprezy już jak najbardziej było. Popatrzmy sobie, jak tutaj. No, no, no. Całkiem ładnie to wyszło, jeśli chodzi o tutaj, wiecie, takie tańce, nie? Trzeba przyznać. Ciekawe, czy to był motion capture, czy jednak nie. Ale szczerze mówiąc, takie ruchy możliwe, że tak. No bo wiecie, wydaje się to zbyt realistyczne, wiecie? Ale mogę się mylić, mogę teraz powiedzieć, może teraz powiedziałam totalną głupotę, nie? Dobra, nie przesunął się nawet o metr. Ja tutaj raczej wejść nie mogę. Tutaj było wspomniane, że do niektórych miejsc załoga wejść po prostu nie może. Rozpytaj gości. Nah, don't think so. I swear I know you. Were you with the union maybe? Sorry, buddy, I'm from out of town. Rozpytaj wśród załogi o sprzątacza. Listen, shit, mate, go someplace else. Wśród załogi. Chyba, że trzeba zejść na dół. Tak mi się wydaje, że to chyba to. I. Trzeba by w końcu poszukać, nie? Zaraz, tu jakiegoś gościa. Zaraz, na mapie coś widzimy. Dobra, jest kolejny marynarz. Dobra, mamy to. Schodzimy na dół. Przy okazji, już niedługo będzie tutaj zamach, moi drodzy. You took your time, Tommy, right? I hid the gun in the John on the stern. Mid deck. Where's stern? Next floor up. Right above us. Keys on the table there. No i dobra. Kluczyk i do boju. You ever say my name again, and you'll be found floating outside. Get that? Yeah, I get that. No i bardzo dobrze. Słodko, kurczę. Martwego zwierzaczka tu narysowali. No nieładnie. Bardzo nieładnie.
Wiecie, jakby nie patrzeć. Zaraz, to tu? Chyba tu. Ale nie. Możliwe, że to... A nie, na górze. Na górze, okej. Okay. Na rufie. Z tego co wiem, trzeba będzie strzelić z takiej, no, może nie jakoś super bliskiej odległości, ale też nie super dalekiej. O-o. Ale tak to się biło, bo już zapomniałem. No co jest? Aha, dobra, już wiem. Dobra, już wiem. Ciekawe skąd on wiedział. Wiecie co? Podniesiemy ciało oczywiście. Lepiej, żeby nikt nas nie wykrył. I wiecie co? Nie wiem, czy pamiętacie scenę z Titanica. Jak ktoś wyskoczył i walnął w swego rodzaju wirnik. Ciekawe, czy tutaj tak się tak uda? Ahahaha, masz scenę z Titanica, bardzo dobrze. Dobra, w sumie wyleczyć można się, a my lecimy po broń. No i jest. Tylko właśnie, z jaką odległością my będziemy się mierzyć? No zobaczymy. Ten rewolwer, no, nie jest specjalnie duży, nie? Kaliber również nie jest duży. Więc trzeba stosunkowo blisko podejść, nie? A coś czuję, że tak nie możemy sobie podejść, tak po prostu na odległość, załóżmy 3 metrów, nie? I co będzie, to będzie. No ale okej, może się mylę. Jak to będzie wyglądało, bo tak naprawdę nie pamiętam, ale wiem, że to był za... Tylko, czy tam mieliśmy może broń długą, a może... Faktycznie mieliśmy rewolwer ukryty. Znaczy na pewno był ukryty w toalecie, tak? No bo nie można było broni wnosić na pokład. To było pewne. Hey, John. Hope you're enjoying yourself. As long as the bar stays open, counselor. Good man. Have another for me, huh? Good to see you. Thanks for coming. Nie, wcale go nie widać. Hey, thank you, everyone. Yeah, thank you. Hey, welcome to my little party, right? So, as you all know, it has been a tough time. 3 years ago, my dear son, Billy, left us. An innocent pawn in a deadly gang war. A victim of the deceased that is organized crime. Since that day, I have lived only to eradicate this disease. Today is a day for celebration for my 50th birthday. And for a brighter future for lost heaven. The criminals will be driven out of town. They'll drown like rats in the water. Thank you. Zabójstwo podczas przemówienia, co? W chwili największego triumfu ktoś dostaje kulkę w głowę. Ma to jakiś swój poetycki wydźwięk. Dobra, zabij Gillettego. I uwaga. Mamy go, mamy go. I w sumie miały być 2 kulki, jest mamy 2 trupy. Ucieknij do motorówki. Oh my god, he's dead! Zaraz, bo to nie mogło być tak prosto, nie? Dobra. Tylko cały czas mam tego strzelca w budynku, który ma przewagę ognia. Niestety. I to trochę boli, to trochę boli. To da się odczuć. Muszę podejść bliżej, żeby widzieć go, bo szczerze mówiąc za bardzo nie widzę. Chociaż chyba udało się ubić. Dobra, i jednego i drugiego. Co po drogu, aż sam się dziwię.
co do mojej celności, powiem wam szczerze. Nie sądziłem, że jestem do tego zdolny. No ale... Co my tu mamy? Tomiego. Myślę, że można wziąć Tomiego, jak najbardziej. Przy okazji się może uleczymy, skoro już jest apteczka obok. Bo się zbliża ekipa kolejna. Ups. Raczej tu nie było gdzieś gazetki? Bo tu widzę na minimapie gazetkę gdzieś na dole. Aha, uwaga, uwaga. Ale tu dzisiaj miała być gazetka. A gdzie on jest? Gdzie on jest? Dobra. Załatwiony. Teraz to gdzieś na górze miała być ta gazetka. Zobaczcie. Przyjrzyjcie się na minimapę. Chyba, że trzeba zrobić w ten sposób. Wiecie, skoro już wiem, że gdzieś jest, to warto byłoby ją wziąć. O właśnie. Detektyw. Tutaj magazyn. Więc co z tego, że wszyscy chcą na pokładzie nas zabić. Ogólnie jesteśmy raczej typem poszukiwanym. Nieważne. Ważne, żebyśmy odnaleźli gazetkę. Dobra, 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 dobra. A... Nie ma tak strzelanie na ślepo. A, właśnie, moi drodzy. Na Epic Store mamy za darmo tutaj Saints Row 3 zremasterowana wersja. I jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to zapraszam serdecznie. Jest to naprawdę chora gra. Myślę, że na strumykę któregoś dnia sobie ją ogramy. Bo dlaczego nie? Tym bardziej, że została zaplanowana kolejna część Saints Row. Także myślę, że jest to dosyć interesujące. Bo przy okazji, zobaczcie, ile mam zdrowia. Fajnie byłoby nie zginąć, nie? I gdzieś gazetka jest. Znowu mamy gazetkę i też bym chciał ją wziąć. Dobra. O kurde, o kurde. No nie. O, nie żyjesz. No i dobrze, moi drodzy, już jesteśmy. Tutaj pobiegłem kawałek, bo odnowiło mnie w zasadzie w kajucie kapitana. Także wydawało mi się, że jakby nie było sensu pokazać od początku, tylko od momentu mniej więcej, gdzie umarłem. Czyli teraz nie wiadomo, do kogo strzelać, nie? Bo wszyscy są w garniakach. No, 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 no. Kurczę, twardy typ, trzeba przyznać. To miał obrzyna. No to chyba już wiem, kto mnie tak załatwił. Teraz już wiem, kto mnie tak załatwił. No jednak strzał z obrzyna z bliskiej odległości to nie może się dobrze skończyć. Dobra. Ale twardy, nie? Dostał serio po plecach i nic. Dobra, czy coś tu jeszcze jest? Poza wojakami, ale chyba nie. Dobra, to już jest jakby ostatni poziom. Dobra, cyk. Spoko, spoko, słyszę. Tylko wolałbym nie skakać do łódki pod ostrzałem, nie? To jednak wydaje mi się, że to całkiem sensowne. Odblokowane osiągnięcie, śmierć na wodzie. Rozdział ukończony. Wszystkiego najlepszego i kontynuujemy i zobaczymy, co będzie w następnym materiale, moi drodzy. Ty szczęściarzu, 1935, pamiętam tą misję, moi drodzy.
trying to beat the train! We can make it! Dokładnie, moi drodzy, tak to wyglądało i ta misja nie bez powodu nazywa się Ty Szczęściarzu. Zresztą widzieliście chociażby nawet ten moment, kiedy akurat odchylił głowę i akurat padła kula w jego stronę, nie? W sensie tak miał głowę. Tak, moi drodzy, on po prostu takie szczęście ma. Swoją drogą, chciałem mieć takie szczęście. No ale... Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o skomentowaniu z hashtagiem tutaj LucasLuka i Mafia. Ogólnie łączymy grę z moim nickiem. Pamiętajcie o łapce w górze. No i cóż, moi drodzy. Życzę miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy będziecie mnie oglądać. Także do usłyszenia.